Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiejsze ślady doprowadziły mnie tym razem na pola uprawne. Spojrzałem w prawo i leży tyczka. Dostrzegłem ją gdzieś ze 100 metrów i podchodzę bliżej, no jest usmak leży. Coś niesamowitego. Kolejna tyka, tym razem na polu. Wydaje mi się, że mam tego byka nagranego na jedną z fotopułapek. Sprawdzę jeszcze to w domu. Jeżeli jest to ten sam byk, to pojawi się w dalszej części tego filmu. Weźmy tą tykę, zobaczmy, podnieśmy. Wygląda mi to też na właśnie starego byka. Stare dziesiątko. Róża już się deformuje. Robi się zapadnięta do środka, wklęsła, pieczęć. Otoczka łojowa świeża. No jest to tyczka z rana albo z nocy, po prostu byk żerował tutaj. Taka pieczęć. No mogę objąć. Średni zrzut, średniej wielkości, ale stary byk, tak jak mówię, usmak. Jest tu jakiś zarys, który się już na pewno nie wykształci. Będzie się ten byk robił mył kusowaty, tak jak ten, którego znalazłem po prostu przedwczoraj. Ładne uperlenie, takie grube. Umyję go z tej ziemi, to będzie coś więcej widać. No jest brudny z ziemi, widać, że grzebał tym porożem po ziemi, no i zrzucił, oderwała mu się tyka. Prawdopodobnie ten byk jest myłkusem, jeżeli to jest ten, którego mam nagranego, tak jak powiedziałem. Zobaczymy. Mamy oczniaka fajnego, podkręconego, opierak i dwa groty widlice w koronie. Fajnie, jestem zadowolony. Fajne rozpoczęcie dzisiejszego dnia. Można montować na plecaku i ruszać w dalszą drogę. Pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do spacerów. Jest bardzo ciepło. Trzymajcie się. Cześć.